Dzień dobry wszystkim. Jest 20 października 2020. Dzisiaj jest dokładnie 2 tygodnie, zanim mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Obiecany YouTube video, które chciałem nagrać. Tematem tego jest afera tak zwana Hunter Biden, jego e-maile, jego skrzynka pocztowa, jego laptopy, 3 hard drive'y, które zostały nazwijmy to porzucone w jednym ze sklepów firm informatycznych, coś w rodzaju zakładu naprawy komputerów. To jest ten temat, który chciałem poruszyć. Zanim zacznę, to chciałem przede wszystkim podziękować panu Łukrzy, bo on, jestem w kontakcie z nimi, on chciał mnie koniecznie wziąć do W Realu 24 z tym tematem. Ja jednak troszeczkę odmawiam ze względu na to, że ta sprawa ciągle nie jest, nazwijmy to, na mainstreamie, za bardzo nie istnieje, chociaż zapewne jest to bardzo ciekawy temat nawet dla W Realu. Ale to chodzi mi głównie o to, że informacje, które ja posiadam i dostęp, który mam, to są do tych informacji, jakie mam dostęp, są informacje drugiego, trzeciego obiegu i po prostu uważam, że lepiej będzie zrobić takie po prostu jakieś video, nawet nie krótkie, dość długie, bo temat jest naprawdę szeroki, duży. A w realu to jest takie pytanie, odpowiedź, i to trochę tak jest inny taki setup, nazwijmy to, tak? A tak prywatnie video w jakiejś takiej rozmowie, chciałem to zrobić w sumie rozmowie z nim, on nie miał czasu, także sam to nagram. I jak tylko sprawa wypłynie na mainstream, jestem raczej przekonany, że ona w pewnym momencie wpłynie na mainstream, już do pewnego stopnia już jest, to usiądziemy i będziemy mówić na ten temat w realu. Okay? Także zacznę od tego, że sprawa, nazwijmy to, prysnęła w piątek, chyba w czwartek, późno wieczorem. To są istotne, te daty są istotne, bo to jak gdyby dowodzi autentyczności całej sprawy. Okay? No, historia polega na tym, że właściciel tego sklepu, jest nazwisko wymienione pana, który odebrał te komputery, przyjął 3 komputery do naprawy, nazwijmy to. Czy to był jeden komputer i były przy nim 3 hard drive'y, tak zwane exterior, to się nazywa, takie zewnętrzne. Takich specyficznych wiadomości nie mam dostępu. Faktem jest, że mowa jest o 3 hard drive'ach. I jest też podpis Huntera Bidena, który zostawił jak gdyby do naprawy, do wyczyszczenia. Trudno powiedzieć dokładnie, co on chciał zrobić z tymi laptopami. I jest dowód na to, że to Hunter Biden zostawił te laptopy w tym zakładzie, nazwijmy to. Ja to nazywam firma informatyczna, trudno powiedzieć dokładnie, co to jest za organizacja, czy to zakład zwykły naprawczy, taki jak wiele jest wszędzie, w wielu miastach. W każdym bądź razie Hunter Biden tych laptopów nie odebrał. Nie odebrał tych laptopów. Rozumiem, że był upominany kilka razy, pomimo tego nie odebrał. I w tym momencie człowiek, który, nazwijmy to, pracował nad tymi laptopami, rozumiem tą usługę, którą miał wykonać, miał coś w rodzaju czyszczenia tych hard drive'ów. Oczywiście nie omieszkał, jak nazwijmy to, nie mógł pominąć faktu, że na tym komputerze są, nazwijmy to, zdjęcia coś w rodzaju pedofilii. Mowa jest o 25 tysiącach różnych zdjęć. Imprezy narkotykowe, jakieś kokainy, crack pipes i tak dalej. Oczywiście prostytutki, seks. No jest też seks z nieletnimi. Chodzi tu głównie o Chiny. Tak? To jest ciekawe, ten fragment tutaj z tą pedofilią, bo ja chyba jutro napiszę na ten temat dokładnie wypowiedź człowieka, który był jednym z ludzi Giuliani, którego, nazwijmy to, Giuliani stworzył taki zespół, żeby pracować nad tym. My to mówimy o 11 tysiącach różnego rodzaju mailach, o zdjęciach, 3 harddyski, to jest bardzo dużo, to zajmuje prawdopodobnie wiele tygodni, żeby to wszystko, nazwijmy to, rozgryźć, skopiować, przeczytać, zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Także jeden z tych ludzi, który pracował nad tym laptopem, wypowiedział się tam, takie dość krótkie wypowiedzi, co on o tym myśli, dlaczego, co i jak było. I to jest wypowiedź w języku, nazwijmy to, mandaryn, czyli Chin, tak? Ale są angielskie tłumaczenia, ja to mimo wszystko przetłumaczę i wsadzę na swoją stronę, to trochę otworzy taką
oczy mniej więcej wielu ludziom, o co tu chodzi tutaj, jaka tu jest gra, tak? Bo to jest wszystko bardzo poważne. Steve Bannon wczoraj chyba w wywiadzie powiedział, że on o tej sprawie wie już 2 miesiące. Rozumiem, że FBI dostała te komputery w grudniu 2019. Kiedy dokładnie przechwycił je Giuliani, trudno mi to powiedzieć. Obstawiam, że to był styczeń, luty. Historia, jaka tutaj jest podawana, to na tej zasadzie, że w momencie, jak on zobaczył tą pedofilię na tych komputerach, to wykonał telefon do. I nie tylko, bo to trzeba patrzeć, też tam były różnego rodzaju e-maile, nazwijmy to spółki na Ukrainie, Kazachstanie, Chinach i tak dalej, i tak dalej. Nazwijmy to wysokiej rangi państwowej, zapewne owiane jakąś tajemnicą i to wszystko leży w jakimś tam sklepie w Delaware, tak? Także to wszystko jest, dla tego człowieka było takie dziwne i on po prostu wybrał FBI, żeby ich o tych powiadomić, tak? Teraz rozumiem, że FBI po prostu się na niego wypięło, nie zareagowało. No i właśnie to był ten moment, tak też przedstawiane, że on wykonał telefon do ludzi, nazwijmy to, którzy byliby tym naprawdę zainteresowani. Trudno powiedzieć, czy jakieś pieniądze zostały wymienione, tak? Czy on dostał zapłacone jakoś za to, tak? Absolutnie mi się nie zdziwił, jak on za to dostał zapłacone. Po prostu próbował to obciąć w jakiś sposób. Giuliani w każdym razie na to wskoczył. To jest taki moment, tu też jest niedopowiedziane dokładnie, jak to poszło teraz, tak? Czy poszło to na tej zasadzie, że FBI jednak już po fakcie przyszła do niego zobaczyć te laptopy? I wtedy Giuliani je przejął? Czy Giuliani je przejął, zanim FBI przyszła do jego sklepu? W każdym bądź razie, z tego co ja wiem, Giuliani ma kopię dysków. Oryginalne laptopy są w FBI. Tak? Bo my mówimy o takim momencie, że FBI się na niego wypięło. On przekazał te kopie do Giulianiemu. W tym momencie FBI wraca do jego sklepu. Nie tyle wraca, ile wreszcie przychodzi do jakiegoś sklepu, do jego sklepu. Nie zabiera tych laptopów. I po pewnym czasie wraca do jego sklepu po raz drugi z nakazem, jak gdyby, żeby przejąć, z nakazem sądowym, żeby przejąć te laptopy na własność, na FBI zapewne, tak? I tu jest mowa, że FBI ma te komputery już od grudnia. Czyli ja rozumiem, że Giuliani miał te komputery. Prawdopodobnie też od grudnia, może nawet listopada, a może od stycznia dostał dopiero te kopie, tak? Tutaj jest to, znajdźmy to, taka szara strefa. Nikt o tym dokładnie nie mówi, dokładnie co, kiedy się stało, dzień po dniu. W każdym razie cofamy się tutaj, wiesz, 10-11 miesięcy do tyłu. Potwierdzona informacja jest, że, bo tu jest nakaz, nazwijmy to sądowy, wydany, tam jest data i tak dalej. Mówi się o grudniu 2019, że w FBI przejęła te laptopy. Tak. I jest podpis Bidena, że to on zostawił te laptopy. I to jest bardzo istotne. Dlaczego? Bo demokraci już wypowiadają się publicznie tutaj na mainstreamie, że to jest akcja KGB, że to ten rozkaz przyszedł prosto z Kremlina, że to jest podkładka KGB, że to oni podrzucili te laptopy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie można nic wykluczyć w takim świecie, jakim żyjemy, ale to jest naprawdę praktycznie bardzo mało prawdopodobne, praktycznie można powiedzieć nawet niemożliwe, bo tu mówimy o takim momencie, jeżeli Hunter Biden zostawił te laptopy, to musiałby być to takie te okno, że on zostawił te laptopy i w tym momencie KGB musiałoby podmienić te laptopy, tak? I to jest, tam rozumiem, kilka tygodni ten zakład siedział na tych laptopach, tak? Zanim FBI je przejęło. Mowa jest od różnych, od 9 tygodni do 2 miesięcy, coś w tym stylu, tak? Takie teksty słyszałem, tak? Także to naprawdę musiałoby być aż szeroko zakrojona akcja KGB. To jest niemożliwe. Ja absolutnie nie kupuję, tak, tego idei, że to KGB tam podrzuciło te laptopy i tak dalej. Tak. Ale tu takie wypowiedzi tu widać na CNN i na tak zwanym mainstream media,
że to KGB za tym stoi, że to oni podrzucili te laptopy, że to oni zrobili te zdjęcia. Oczywiście zdjęcia są sfabrykowane i te e-maile są sfabrykowane. To wszystko jest, wygląda tego rodzaju wypowiedzi kompletnie bzdurne, wyssane z palca. Tam są e-maile, mówimy z czasów, jak jeszcze Joe Biden był wiceprezydentem. Tam są opisywane spotkania w tych e-mailach na wysokie rangi przedstawicieli tam rządu amerykańskiego. Daty się zgadzają, bo jak wiecie, wszystko to jest notowane i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że to jakaś akcja KGB była i tak dalej, że to z tymi komputerami. Także to jest istotne, bo to jak gdyby dowodzi, moim zdaniem, przynajmniej mi w mojej głowie, że to jest autentyczny komputer, tak? To są autentyczne maile. To są autentyczne zdjęcia. Tu nie jest żadna jakaś, nazwijmy to, trzecia siła czy czwarta siła gdzieś tam z tyłu pcha jakieś hardyski na rynek, żeby zmienić, że tak powiem, przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych, tak? Także my mówimy, Giuliani ma to od wielu, wielu miesięcy. Wersja FBI teraz, dlaczego FBI nic nie robi? W związku z tym siedzi na tych laptopach, tak, tu ma jakąś pedofilię, wyraźnie ma jakieś informacje na temat tak zwanych biznesów Huntera Bidena, gdzie jego ojciec jest zamieszany, że tak powiem, po szyję. Tam często się wszyscy mówią tu, że Joe Biden praktycznie brał połowę zysków Huntera Bidena i brał 10% od całych transakcji, tak? Czyli Joe Biden był tym, który otrzymywał kasę za to wszystko, tam, co tam było, nazwijmy to, organizowane. Tego jest bardzo dużo, tak? To wszystko jest, nazwijmy to, jedna wielka kompromitacja Joe Bidena, tak? To jest wszystko, gość powinien postawić do więzienia. To nie jest przypadek, że Donald Trump go nazywa już od kilku dni kryminalistą, nie? I to nie, i to, to ja zdaję sobie sprawę, że Donald Trump bardzo dużo mówi nieraz rzeczy, których sam się z nimi nie zgadzam i czasami rzuca wiele słów na wiatr tu i tam, ale to nie jest przypadek, że on w tej chwili i tylko i wyłącznie jak mówi o Joe Biden, to mówi do niego kryminalista, tak? Wszyscy Giuliani, Bannon, wszyscy Donald Trump, wszyscy ci ludzie, którzy są, nazwijmy to, stoją za tą aferą, tak? Mówią, że wszystko jest przed nami, tak? Że najważniejsze informacje dopiero ujrzą światło dzienne, tak? To jest ważne. To jest jeden z powodów, dlaczego nie chciałem iść do telewizji w realu, bo to na dzień dzisiejszy mówi tylko taki gościu jak ja przed kamerą w kuchni, i paru innych, i ogólnie raczej się o tym nie mówi, tak? Także ja na razie jeszcze tak mały hamulec. Nie chcę tutaj, że tak powiem, otwierać tego szampana, bo potem ten korek będzie ciężko wsadzić, tak? W każdym bądź razie jest dużo takich, nazwijmy się, dowodów poszlakowych, że afera jest naprawdę olbrzymia, naprawdę duża. Bardzo dużo ludzi pompuje balonika i bardzo dużo ludzi twierdzi, że Joe Biden będzie musiał się wycofywać z tych wyborów. I to jest właśnie ten wątek FBI, dlaczego oni na tym siedzą, nie? Którego nie można wykluczyć. Siedzą i nic nie robią, tak? Bo oni siedzą na tym od grudnia, mamy teraz październik, ile to jest, 10-11 miesięcy, oni siedzą na tym, nic nie robią, nie ma śledztwa, nie ma nic. No i tu jest właśnie, są dwie wersje, nie? I z jedną i z drugą można się zgodzić, tak? Siedzą dlatego, że nazwijmy to Donald Trump ty się zajął. W momencie jak FBI by otworzyła śledztwo, na przykład w lutym, w marcu, oh my god, tutaj, prawda, Joe Biden jest kawał i tutaj jest skompromitowany, że jest na usługach jakichś tam chińskich firm energetycznych i tak dalej. No w tym momencie demokraci przejmują inicjatywę i zastępują Bidena kimś innym, tak? I w tym momencie szanse wygrania Trumpa uważam, że maleją dość znacznie. Demokraci mają czas się przygotować do wyborów, mają nowego człowieka, nową twarz i spokojnie mogą wygrać następne wybory. My mówimy, że Giuliani siedzi na tym od grudnia, stycznia, FBI też. I w tym momencie wszyscy siedzą cicho, przeglądają te e-maile, przeglądają te zdjęcia, patrzą, o, jest afera, Joe Biden jest skompromitowany, Joe Biden, jego kariera jest skończona. Będziemy czekać do 2-3 tygodnie przed wyborami. Dopiero to opuścimy. Wtedy w kanały karty do głosowania już są wydrukowane na ten moment. Ludzie już głosują w Stanach Zjednoczonych, w Texas, Georgia, już głosują przez pocztę.
Te głosy, jak Joe Biden się wycofa, zapewne muszą być uznane jako nieważne w tym momencie. Praktycznie demokraci są powaleni na łopatki, można powiedzieć, overnight, tak? I mean, rano wstają i demokratów nie ma, bo po prostu nie mają czasu kogośkolwiek wymienić, zastąpić. Także to jest ta strategia druga, dlaczego FBI siedziało na tej sprawie. Bo jak gdyby, nazwijmy to, kooperowało z Rudym Giulianim i z Trumpa, zespołem całym, żeby tą aferę, nazwijmy to, tak wydoić, żeby z tego było jak najwięcej mleka. Tak? Obydwie wersje, ta wersja jest jak najbardziej, ma sens, jest logiczna, a druga wersja, że uważam, że lepsza, że FBI, nazwijmy to niższą rangą agenci, przejęli to komputerem, te komputery, tak? Siedzieli na tym, oczywiście przekazali to bosom swoje informacje, co tam jest, co tam jest. Zobaczyli Hunter Biden. Jak wiemy, wszystkie te agencje rządowe są w jakiś sposób tam podłączone politycznie pod te figurki. Każdy ma swoje plecy, które musi klepać. No i w tym momencie decyzja zapadła, że ta sprawa jest tak duża, że my na tym będziemy siedzieć i nawet Trump się o tym nie dowie. Tak? Ta wersja byłaby moim zdaniem lepsza dla Trumpa. Tak? Ta wersja byłaby lepsza dla Trumpa tylko dlatego, że pokazałaby jeszcze większą korupcję w takiej agencji jak FBI, która agencja ta jest, jak wiemy, jest częścią tak zwanego Deep State. Podobnie jak te CIA, jak te prokuratury, to wszystko, tak? Ci wszyscy ludzie, można powiedzieć po cichu, od wielu lat pracują przeciwko Donaldowi Trumpowi. Ja nie mam z tym żadnych wątpliwości. Tak? Nie wiem, która wersja jest, można powiedzieć, prawdziwa. Wersja A, że FBI razem z Trumpem opracowali jakiś tam plan, żeby skompromitować i zniszczyć Joe Bidena na kilka tygodni przed wyborami, czy wersja B, że FBI po cichu wspierała Joe Bidena przez to, że kryje jego syna laptopy i nie pokazuje do opinii publicznej. Nawet nie wiedząc o tym, że Giuliani ma kopie porobione. Tak? Bo jak mają laptopy, to jak oni mają laptopy, nikt nie ma kopii, to nikt nie ma kopii. Tak? I sprawa zakończona. Trudno powiedzieć, jaka wersja jest prawdziwa. Tak? A zapewne się dowiemy kiedyś. A może nigdy. Może się nigdy nie dowiemy. Co jest na tych hard drive'ach? No, informacje wszystkie są, nazwijmy to, pośrednie, tak? Są kopie e-maili wydrukowane, ten New York Post wydrukował kilka maili. Są zdjęcia w obiegu. Jedno, co mi się tam nie tyle podobało, ile robi wrażenie, to jak Hunter Biden, jak to się mówi, wciąga kokainę z tyłka jakiejś młodej prostytutki. Nie wiem, czy to było w Chinach, czy na Ukrainie. Oczywiście Hunter Biden z kokainą, Hunter Biden z tą, tak się nazywa, crack pipe, czyli fajka do palenia tego crack cocaine, tak? Wyraźnie gościu miał bardzo poważne problemy z narkotykami. Dlatego ta wersja, że on zostawił te komputery, jeżeli gościu był, nazwijmy to, high, czyli pod wpływem jakiejś tam kokainy i nagle się obudził i okej, muszę zanieść te laptopy do naprawy. Jest całkiem możliwe, ja znam ludzi tutaj osobiście, którzy mają problemy, nazwijmy to, z substancjami. Jeżeli taki człowiek zanurzył te swoje laptopy do naprawy, to jest absolutnie całkiem możliwe, że następnego dnia rano nawet o tym nie pamiętał. Absolutnie jest to możliwe. A ktokolwiek z Was ma do czynienia z ludźmi, którzy mają problem z substancjami, to zdaje sobie sprawę, że ci ludzie często są po prostu nienaprawialni. A Hunter Biden jest bardzo znany z tego, że nadużywa crack cocaine i gościu ma bardzo poważny problem. I podobno na tych filmach i zdjęciach tam on właśnie cały czas, jak to się mówi, sniffing, tak? Wciąga, po prostu wciąga. Tak? Także jest też wersja, nie wersja, jest informacja i to jest informacja od Giulianiego, że w czwartek, w zeszłym tygodniu, zanim sprawa
została opublikowana przez New York Post, to rozumiem, że Hunter Biden dostał, że tak powiem, cynk. Wcześniej go powiadomili, że mają jego laptopy. My mówimy, go powiadomili tam 12 godzin wcześniej, zanim sprawa ujrzała światło dzienne. Adwokaci jego, Huntera Bidena, podobno obdzwonili kilka zakładów naprawczych w miasteczku i pytali się, czy Hunter Biden nie zostawił tam laptopa. Czyli w tym momencie oni nawet sami nie wiedzieli, czy gdzie Hunter Biden zostawił te laptopy. Po prostu oni sami nie wiedzieli, gdzie to było. Prosili też Giulianiego, żeby on zwrócił tego laptopa im, nie? Oryginalnemu właścicielowi. Oczywiście zostali powiadomieni, że tam FBI ma te laptopy i powinni się tam zwrócić, nie? Ale ta sytuacja z tymi adwokatami Huntera Bidena, że oni dzwonią do zakładów naprawczych, różnych zakładów naprawczych w tym stanie tam Delaware, w tym jakimś tam miasteczku i się pytają, czy Hunter Biden czasami tam nie zostawił jakiegoś laptopa, tak? To ci pokazuje, że to jest panika. To jest panika, a przede wszystkim Hunter musiał im w jakiś sposób powiedzieć, nie, że o, faktycznie, może ja faktycznie gdzieś tam zostawiłem laptop, ale nie pamiętam, gdzie to było. Tak? Także to, jak dla mnie, to jest kolejny dowód, że ta sprawa jest po prostu autentyczna. Tak? Co dalej? No, co tam, przede wszystkim, co tam jest na tych hard drive'ach? Tak? O co tam chodzi? Tak? Bo coś zostało już opublikowane, a ludzie, którzy mają bezpośrednie informacje, co tam jest, ciągle mówią, że to jest nic w porównaniu do tego, co będzie. Tak? I to jest właśnie te pompowanie balonika, albo ja mówię otwieranie szampana, nie? Bo jeżeli faktycznie, tak jak oni to przedstawiają, że to będzie największy skandal polityczny w historii, tak? Trump mówi, że to będzie drugi największy, bo pierwszy był ten skandal, ten pierwszy skandal był ten, ten Russia Hoax, że go próbowali zdjąć z urzędu prezydenta na podstawie tego, że on był agentem Putina. To był numer jeden jego opinii. W numer dwa jest właśnie ten Joe Biden teraz, ten skandal. No, głównie chodzi o to, że oni uważają, że całe te biznesy Huntera Bidena w Chinach przede wszystkim i jego połączenie tam ze spółkami jakimiś energetycznymi, jego pozycje w tych wszystkich bankach prywatnych, gdzie on zasiadał w tych radach nadzorczych i tak dalej, i jego, nazwijmy to, seksualne upodobania, głównie wśród nieletnich, sprawiły to, że Chińczycy po prostu nagrywali te wszystkie zdjęcia, robili mu zdjęcia, video na właśnie jego, nazwijmy to, tych aktów seksualnych, tylko po to, żeby go szantażować. Że jak jego ojciec zostanie już prezydentem, to będą go szantażować. Tak? I to jest właśnie ta sprawa, że on jest tutaj, bezpieczeństwo narodowe wchodzi. Dużo zaczyna ostatnio mówić o tak zwanym bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, że prezydent Joe Biden, kandydat na prezydenta, jest, jak oni tu mówią, compromise, nie? Czyli on po prostu znalazł się w sytuacji, że on nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, ponieważ on i jego syn zostali compromise, nie? Czyli Chińczycy mają tyle na nich dowodów, że on po prostu będzie na ich sznurkach. Tak? Że oni będą z tyłu go po prostu szantażować. Tak, jak pamiętacie z tą wyspą Epsteina, to właśnie była bardzo podobna sprawa, że to były podobne zasady. Tak? Że Epstein miał wyspę, gdzie urządzał orgie seksualne, tam ich nagrywał i wywiad Izraela miał kopię tych orgii seksualnych, a potem szantażował polityków i ludzi bardzo wysoko postawionych i przez to kontrolował sytuację całą polityczną czy jakąś tam inną. Tak? I tu jest bardzo podobna sytuacja. Nie?
że Chińczycy mają tak dużo na niego i to wynika z tych laptopów właśnie. Że tak dużo mają na Huntera i na jego ojca, bo ojciec jest właśnie wszędzie powiązany z tym wszystkim, tak? Bardzo dużo się tu mówi tak zwany big guy. Big guy to jest właśnie jego ojciec, który właśnie wszędzie kasował 10%, tak? Od każdej tam transakcji. Od każdego kontraktu, który tam, czy to jakiś bank chiński, czy jakaś spółka chińska, w której Joe Biden, Hunter Biden był zaangażowany, czy siedział w jakiejś radzie nadzorczej, tak? I to wszystko było powiązane oczywiście z rządem Stanów Zjednoczonych. Wszędzie, wszędzie big guy dostawał 10%, tak? Proszę pamiętać, że jeszcze na górkę Joe Biden miał 50% wszystkich dochodów Huntera Biden, tak? Także dość dużo brał, tak? Jeżeli oni faktycznie to mają, jeżeli oni faktycznie to wszystko mają z tych hard drive'ów i tak to wynika i z tego to wszystko wynika i to jest oczywiste nie tylko dla mnie, ale też dla jej prokuratury i dla FBI i dla bardzo dużo, nazwijmy to, normalnych, rozsądnych demokratów, to w tym momencie będziemy widzieć taką sytuację, że będą naciski na Huntera Bidena, żeby go zdjąć. Tak? I kto go zastąpi? Proszę mnie nie pytać, ja myślę, że Kamala Harris to jest jedyna normalna sytuacja w tej chwili. Oni już nie wydrukują nowych tak zwanych ballots, tych wyborczych kart. To już wszystko za późno. Uważam, dlatego to zostało tak rozegrane na tak, nazwijmy to, krótko przed wyborami, żeby właśnie zabrakło czasu, żeby cokolwiek, jakieś większe zmiany tu robić. Tak? Demokraci, to jest następny wątek, że demokraci dokładnie wiedzieli, kogo biorą. Tak? Jak wy myślicie, że Obama, czy Clintonowa, czy cała ta ekipa tam i bardzo wielu republikanów nie wiedzieli, kto to jest Joe Biden, każdy wiedział, każdy zdawał sobie sprawę, kto to jest Joe Biden. Jak jest powiązany, jak jego syn jest powiązany w spółkach chińskich. Jeżeli jego syn jest powiązany, siedzi w radach nadzorczych 5 chińskich banków, no to każdy sobie zdaje sprawę, o co chodzi. Szczególnie ci ludzie, którzy go na siłę pchają po to, żeby on był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak? Także tutaj nie ma zmiłuj, nie? A ci ludzie są jak najbardziej za to odpowiedzialni, za tą całą sytuację, że teraz nawet nie mają czasu, żeby tego człowieka wycofać i wydrukować nowe karty do głosowania. Czyli najprawdopodobniej pani Kamala Harris wejdzie to wszystko, no ale ona też w sumie nie jest na tych kartach wyborczych, tak? Ona jest jako numer dwa, jako VP, czyli jak głosujesz na nią VP, to co się będzie liczyć jako prezydent, pani prezydent, to wszystko jest, nazwijmy to kogiel mogiel, jest tak duży, że ja tu nawet nie zacznę spekulować, jak to wszystko się zacznie toczyć, tak? To tylko trzeba zadbać o to, żeby kupić odpowiednią ilość popcornu, siedzieć i oglądać się, przyglądać, bo to naprawdę, wiesz, to jakby olbrzymi, wielki wulkan wybuchł tutaj na środku Manhattanu, tak? Będzie po prostu fajny movie, tak? I to się będzie fajnie oglądać, bo to potencjalnie wywróci wszystko do góry nogami, tak? Ciekawe, co? Także to wszystko, mam nadzieję, że wszystko się będzie działo pod warunkiem, że to się potwierdzi. Co ci wszyscy ludzie tutaj, jak mówię, ja już tu jest kilku ich, słucham, którzy mają, nazwijmy to, bezpośredni dostęp do tych harddysków, przedstawiają, że te informacje są na tyle, można powiedzieć, kompromitujące Joe Bidena, że on absolutnie musi się wycofać. Tak? I to nie jest, że jako Joe Biden to też kompromitacja ze Stanów Zjednoczonych, bo taki po prostu człowiek nie może zajmować tak wysokiego stanowiska, jeśli linki prowadzą tam all the way do Beijing, nie? Czyli do Pekinu, tak? Rozumiesz? Tam jakieś służby wywiadowcze chińskie trzymają tam jakieś zdjęcia czy akty seksualne jego synka i też wiedzą dokładnie, ile Joe Biden dostał, na jakie konta i tak dalej. Jak duża ta afera jest międzynarodowa, to jeszcze to jest następny, kolejny wątek. Tych wątków jest tyle, że ja to mogę naprawdę to kilka godzin to wideo ciągnąć. Ale to jest taki wątek, że oprócz tego, że Joe Biden brał 10%, Hunter Biden tam swoje brał, to jeszcze do tego Chińczycy, chińscy, jak to nazwijmy to, oficjele, tak, też brali. Łapówki, to tak trzeba nazwać, łapówki, tak, bo to musiało być, wiadomo, powiązane tam z Komunistyczną Partią Chin. I mówimy bardzo wysoko postawione osoby w Komunistycznej Partii Chin są z tym powiązani. A jak ktoś wie, jaka jest kara za korupcję w Chinach, to niech sobie ogląda. Na YouTube są wideo, jak wprowadzają na stadion ludzi oskarżonych o korupcję i strzelają im w tym głowy.
z karabinu, z kara śmierci, tak? My mówimy to o wysoko postawionych przedstawicielach Komunistycznej Partii Chin. My mówimy bardzo, bardzo wysoko postawionych przedstawicieli Komunistycznej Partii Chin, którzy też brali pieniądze. Także w tym momencie, oprócz tego, że Joe Biden leci, to jeszcze w Chinach jest mała rewolucja, bo się okazuje, że Komunistyczna Partia Chin też jest, też kradnie. Także to ma oddźwięk międzynarodowy. Także po prostu dla świętego spokoju Joe Biden może spokojnie się wycofać, dadzą Trumpowi te wybory, tylko po to, żeby, nazwijmy to, swoich kolegów w Chinach nie skompromitować kompletnie i nie doprowadzić do jakiejś, nazwijmy to, wojny domowej. Tak? Tutaj praktycznie w tym momencie nic nie można wykluczyć. Z tych informacji, tak jak ja to czytam tutaj, tak, a wszyscy, co się odzywają na ten temat, wszyscy, co mówią w tym temacie, to mówią, wliczając Trumpa i wliczając Bannona i wliczając Giulianiego, że wszystko przed nami, tak? Że oni jeszcze w sumie tak naprawdę nie zaczęli publikować tych spraw. No. Co najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Joe Biden chyba wczoraj czy przedwczoraj rzucił tekstem takim publicznie, że jeszcze kilka dni, a dokładnie liczba jaka była, 4 dni, zanim on zacznie się wypowiadać na te tematy. Także w tym momencie jestem przekonany, że komunikacja jest tam, oni rozmawiają co dalej i decyzja należy do Joe Biden. To jest i to nie tyle Joe Biden, jego ludzie, tak? On nie jest jego, nie jest sam tam, to jest cała grupa tych ludzi. Tak? Oni muszą podjąć decyzję, co dalej z tym fantem robić. Co dalej, tak? Czy Trump ma dalej to publikować i świat się ma się dowiedzieć, o co chodzi, jak głęboka ta sprawa jest? Czy Joe Biden po prostu dla, nazwijmy to, dobra swojej rodziny i także wielu przedstawicieli, nazwijmy, politycznych na Ukrainie, Kazachstanie, Chinach i to, rozumiem, tam teraz nawet Iran, też jest jakaś sprawa tam z Iranem, też korupcja, też Hunter Biden za tym stoi i tak dalej. To wszystko jest podwieszane pod Joe Biden. Tak? Czyli ta sprawa, jak daleko ta sprawa po prostu zajdzie. I to ta decyzja należy do Joe Biden. Oni muszą tą decyzję podjąć i wtedy będziemy widzieć dalej. Co dalej? Jeśli pójdą na noże, pójdzie walka, no to będzie walka. Tak? Jeżeli się wycofa, no to w tym momencie będziemy widzieć inny scenariusz, o którym nie wiem, jak to dalej Trump rozegra. Okay. To tyle. Mam nadzieję, że naświetliłem ten obraz, o co chodzi. Jest to bardzo poważna sprawa, bardzo głęboka. Tak to wynika z tego, co wszyscy mówią. I na dzień dzisiejszy skończę na ten temat. Polecam odwiedzić moją stronę na Facebooku. Polecam też, bo dla dobra wszystkich, też wideo w jakiś sposób udostępnić wszędzie. Bo ten temat najprawdopodobniej będzie dominował następne kilka tygodni. Ja na swoim Facebooku będę pisał na ten temat. I zapewne do następnego razu. Ja z panem Łukszem coś tam w realu najprawdopodobniej nagram. Jak już będziemy mieli coś bardziej publicznie na mainstreamie będzie chodziło na ten temat. Ok? To tyle. Pozdrawiam wszystkich. I I guess do następnego razu. All right? Have a good one.